Dzisiejsze spotkanie to są warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi Fundacja Manufaktura Inicjatyw. Fundacja realizuje projekt Bliżej Rynku Pracy i w tym projekcie celem jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. I dzisiejsze warsztaty są jednym z elementów, które mają temu służyć i uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi narzędziami szukania pracy i z umiejętnościami, nabywają umiejętności pisania CV, tworzenia listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmawiamy sobie o sytuacji na rynku pracy, o różnych szczególnych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od takiej strony prawnej, ale też pewnych praktyk, jak one funkcjonują na rynku pracy. No i też intensywnie pracują nad swoimi zasobami, żeby je zdiagnozować, poznać, też rozwijać, żeby też poznać możliwości, jakie są na rynku pracy i jak oni się mogą w tym odnaleźć. Warsztaty są pewnym cyklem, to jest 5 dni razem takiej intensywnej pracy. Duża taka ich wartość jest też taka, że to uczestnicy, jak pracując grupowo, mogą się też wymieniać różnymi doświadczeniami, uczyć się od siebie, wymieniać informacjami, pomagać sobie nawzajem i dlatego taka forma grupowa jest dość sprawdzona i skuteczna i przynosi dobre efekty.